Hej, 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 moi kochani, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Kamal, a to jest 45. odcinek z naszej serii Zagrajmy w Assassin's Creed 3 Remastered. Moi drodzy, wracamy do wątku współczesności. Jak pamiętacie, niestety porwano ojca Desmonda, porwało go Abstergo, a konkretnie Widik, czyli Templariusz, z którym mieliśmy do czynienia już w części pierwszej. No i teraz jako Desmond udaliśmy się do siedziby Abstergo, aby wydostać po prostu Williama. Dobra. Powiem wam, że akurat momenty z Abstergo bardzo mi zapadły w pamięć, muszę przyznać, że to jest naprawdę świetna sekwencja, więc przygotujcie się na sporo wrażeń. To jest też najlepsze, że w ogóle nasz ojczulek jest przetrzymywany w tym samym miejscu, co my. No i zaczyna się. Dobra. Okej, jak widzicie, dostaliśmy też ukryte ostrza jako Desmond. Bo wcześniej tych ukrytych ostrzy Desmond nie miał. Przynajmniej z tego, co pamiętam. Może się mylę. Ale nie, no z tego, co pamiętam, to nie miał. W Brazylii raczej nie miał. Dobra. Tam nie były mu potrzebne. Ale tutaj bez broni to trochę słabo przyjść. No dobrze, a to jest w ogóle... A dobra, za chwilę jeszcze powiem. Where's my father? You'll see him soon enough. Now be a good boy and wait for security to fetch you. You're gonna have to climb the rest of the way. No, Widik tak się z Desmonda śmiał, a nie pomyślał, że przecież windą można po prostu wyjść od góry. No, głupek, no. Dobra. Okej, ale poczekajcie, gdzie... Po czym się musimy wspinać, bo trochę nie czaję, moment. A tędy, dobra, okej. Bo Desmond coś mi się troszeczkę nie chciał tego chwycić. Dobra, teraz od tej strony. Trzeba przyznać, że jest to taki z jednej strony nostalgiczny moment, bo właśnie wracamy... He can't be far. Where the hell is he? No właśnie, wracamy do miejsca, w którym wszystko się tak naprawdę zaczęło. Pięknie. Your dad could be anywhere, Desmond. I'm sorry, but I just don't know where he is. Trochę taki właśnie nostalgiczny powrót, bo... I do. No to my zdecydowanie wiemy. Doskonale przecież pamiętamy ten rozkład pomieszczeń. On nie został tak naprawdę w ogóle zmieniony. Dobra, Desmond, rozbroj go szybko, okej. Bo to nie jest jednak animus, dostaniemy strzała i koniec. Także tutaj ostrożnie. No dobra, z tego co pamiętam, to musimy iść chyba właśnie tędy. Dobra, to... Oż ty kurde, jak mnie powalił na pysk. Dobra. A, goście, tam nie zestraj się z tym pistoletem. Dobra, oho, kolejna uwaga. Pięknie. Fajne jest też to, że Desmond, w zależności od tego, w jakiego przodka się wciela, to używa jego stylu walki. To mi się też mega podoba, bo to też świadczy o tym, że animus faktycznie na Desmonda w dość mocnym stopniu wpływa i to jest naprawdę świetne. No, dlatego też widzicie, Desmond nie potrafi wyprowadzać serii zabójstw, to jest to rzeczywiście, no, jednak ukłon jakby nie patrzeć w stronę realizmu, no bo nie oszukujmy się, że chyba raczej nikt nie byłby w stanie... A jednak chyba można tę serię wyprowadzać? Można, okej, dobra. Jednak można, okej. Dobra, czekajcie, bo tutaj mamy niestety zamknięte przejście. I teraz tak się zastanawiam, którędy właściwie się udać. Na pewno ten nie przejdę? No, nie ma takiej opcji, kurczę. Chyba, że może coś zrąbałem i powinienem był iść gdzie indziej? Chyba, że na dół po prostu. Czekajcie, tylko tak z drugiej strony, co my tu mamy na dole. Tam są jakieś drzwi. Ale nie wiem, czy to otworzymy. Nie, raczej nie. W Abstergo w pierwszej części tak było, że jak drzwi mrygały na czerwono, to wtedy nie dało się przez nie przejść. Nie wiem, tutaj też nic nie ma. Dobra, musimy się chyba ewidentnie cofnąć, chyba źle jednak poszedłem. Także cofniemy się, moi drodzy, odrobinę. Poczekajcie, ostatnio byliśmy tutaj. No jedyne, co możemy jeszcze zrobić, to pobiec w tą stronę, ale... Czy jest cokolwiek otwarte? No właśnie, to też jest zamknięte.
Ja czegoś ewidentnie nie widzę. Tylko pytanie czego? No bo tak, no tutaj ziomeczki, dobra, wybiliśmy sobie ziomeczków, pecików, okej. No i teraz momencik, bo no tutaj na górę nie wejdę. Tu mieliśmy strażników, już ich powybijaliśmy. No mówię, no czegoś tu. Ja pierniczek jestem cep czasami, wybaczcie. Przepraszam. Nie mogę sam z siebie momentami, naprawdę. Tędy już nie przejdę, a w drugą stronę? Też nie, okej. Ja pierniczę czasami, to serio. Ale powiem wam, w ogóle nie zauważyłem tej wybitej szyby. Serio, ani trochę. I tędy możemy iść. No i mały flashback. Give me the apple. Let's not draw this out. You got nowhere to go, and I've got a gun. Speaking of which, it's the 21st century and you're still running around with only a tiny knife for protection? It's stupid. All right, Desmond. Game's over. Not now. Not now. Я ещё ждёт робота. Нет. Get out! What the hell was that? I tutaj Cross poruszył kwestię, o której ja chciałem wspomnieć. Mianowicie, moi drodzy, że przecież właśnie mamy XXI wiek, a Desmond używa ukrytego ostrza do samoobrony zamiast na przykład właśnie pistoletu. Znaczy, nie, oczywiście wydaje mi się, że wynika to z tego, że po pierwsze Desmond zna te style walki niesamowicie, co zresztą widać. A po drugie, no chyba przywiązanie do tradycji po prostu, wydaje mi się. Chociaż nie wiem, może się mylę, ale no przede wszystkim na pewno wynika to z tego, że... Ciekawe, czy się zabił z tej wysokości. Oj, na pewno. A nie jestem. And further study your memories. But you're not worth the trouble. Weź ty się, Widik, przymknij czasami, bo naprawdę odklejony nieźle chłopaczyna jesteś. Dobra, tędy. Dawaj, Desmond. Okej, pytanie, którędy teraz? Krosa mamy tutaj. O kurde, no to dorobiłem. O ja pierdzielę, to jest cała armia. Czekajcie, bo my ewidentnie musimy biec za Krosem, może odpuśćmy sobie tych strażników. Uwaga, no żebyśmy strzała nie dostali. Bo wydaje mi się, że właśnie jeden strzał i koniec. A jak Krosa nie muszę ubić po prostu? Wydaje mi się, że chyba tak. Tak, dokładnie. O kurde, no nie, no poważnie. Desmondzik, dawaj. Ja ewidentnie muszę go zabić, tylko kurde, coś mi teraz trochę nie wyszło. Dobra, muszę... Desmond, no... God damn it. Dobra, chodźcie panowie. Niech będzie, dawajcie tu. Może jak wybiję was wszystkich, to się skończy. Ech, jeszcze mnie popchnął dziad. To może się skończy ta ganianina za Krosem. No, come on. Dziabnie mnie któryś? Już ty kurde, gościu. Masz, strzelaj do swojego, dobra. Dawaj, Desmondzik. Nie wiem, na ile to dobrze robię, bo wydaje mi się, że można było chyba uniknąć tej walki. Au, albo nie, dobra, możemy dostać strzała, spoko. Dobra, lepiej, żeby on tarczy sobie przygarnąć. Okej, pięknie. No bo sterowanie oczywiście jest takie samo jak poza... Znaczy jak w animusie. Dobra, czyli Desmond jednak ogarnia tę serię walk, także git. Bo myślałem, że to nie działa jako Desmond. Dobra, wszystkich wybiliśmy. Gdzie jest ten cholerny Cross? Może jego nie mam w ogóle gonić? Może ja powinienem podejść po prostu do drzwi? Zobaczmy. A. Ale ja go nie widzę w ogóle, zgubiłem go. Jest, mamy go. Dobra, szczęście jakoś specjalnie daleko nie uciekł. Tylko najgorzej, że muszę go właśnie dziabnąć. A on skubany naprawdę szybko ucieka. No come on, proszę. Jest. Where's Vidic? Fifth floor.
Zach's office is up ahead. No i może w końcu się rozprawimy z nim po tych wszystkich wydarzeniach. No ale jabłko samo wybrało Desmonda, to jak nie jest jego, no. Ej, widik, tu nawet kłamać nie umiesz. Coś ci nie wychodzi, to fajnie, że mamy też pistolet teraz. No to dawaj. Spokojnie, ja tylko templariuszy wybijam. Dobra, no i co? A, to tędy, dobra. Oho, to mamy chyba problem. Dad? Not so fast, Mr. Miles. In case you hadn't noticed, I'm the one calling the shots. Now give me the apple. You want it? Fine. Here it is. Wait! No! Never should have come here. You put everything on the line for what? So you could rescue your father? Yeah. I moi drodzy, w tym momencie możemy uwalniać właśnie energię jabłka i proszę bardzo, możemy w ten sposób wykańczać przeciwników, to jest genialne, naprawdę. Powiem wam, że ten moment zrobił na mnie ogromne wrażenie, kiedy grałem po raz pierwszy. Dobra, lećmy. Ci agenci Abstergo nawet szans żadnych nie mają. Patrzcie, jak oni się boją w ogóle. Nie ma się co dziwić, oczywiście. Takiej mocy to też bym się bał. Dobra, tyle z wami. I'd get the power source hooked up before heading back into the Animus. But it's your call. Nie, no pewnie tak zrobimy, oczywiście. Dobra, ale pytanko numer jeden. Czy ja mogę pogadać sobie z członkami naszej ekipy? Mam nadzieję, że tak. Hey Desmond, didn't Subject 16's... His name was Clay. Sorry, didn't Clay say Washington was a Templar? No, he indicated that Washington came into contact with an Apple of Eden, but beyond that it's all speculation. Furthermore, judging from the portrait referenced by Clay, the event occurred much later in Washington's life. Perhaps Connor wasn't even involved. It's very hard to know for sure. We'll just have to wait and see what, if anything, happens. So what was it like being back at Abstergo? I didn't expect to get out of there alive. It's a good thing Cross broke down the way he did. If he wasn't losing his mind, I'd probably be dead. I guess he never really recovered. What do you mean? When he first came to us, he was exhibiting symptoms of the bleeding effect. It was real bad. He'd just go in and out at a moment's notice. No animus required. Got a little violent, too, sometimes. It took a while and a bunch of therapy, but we thought we had it under control. Once he went back over to Abstergo, though, who knows what they did to him. I still worry about that happening to me. He was raised in an animus, Desmond. There's overexposure, and then there's Daniel. Poor guy. That could never happen to you. We won't let it. No, miejmy nadzieję. Hey, when this is all over, we should take a trip somewhere. Celebratory vacation. Yeah. That sounds nice.
Now listen to you, Italy, Brazil, and the United States, all in the span of a few weeks. And you're complaining about not getting out enough? Seriously, Sean? No, not seriously. Are you mad? Trust me, no one wants time off more than I do, right? Do you have any idea how hard it is to crank those database entries out as fast as I do? The sooner we're done here, the sooner we can take that vacation. No, takie wakacje by się na pewno im przydały po tylu przeżyciach. Dobra, pójdziemy jeszcze statuśkiem pogadać i z Seanem oczywiście. Miejmy nadzieję, że mają coś ciekawego do powiedzenia. Sean na pewno ma jakieś tam ciekawostki historyczne w zanadrzu. Hello. Hey. Do you think killing Vidic set up Sturgo back? I doubt it. I'm sure he pioneered the Animus. But they've had the technology for decades now. Plenty of other people can take his place. And Cross? Oh, he was a loose cannon. I doubt anyone's mourning his death. I think these days he was more a symbol than an asset. Hmm. I'm sorry, I don't mean to dismiss what you did. But it's going to take a lot more than a couple of deaths to stop the Templars. No wiadomo, że tak to nawet widać przecież po przodkach Desmonda, czy to po Altairze, czy po Ezio, czy po Connorze. Did Vidic put you in an Animus when you were at Abstergo? They'd be able to search your memories and track you back here. Oh, they definitely tried, but I made things difficult for them. You can resist, you can cloud up the transmission, or just refuse to move. Eventually, they would have gotten what they needed, but it still would have taken them weeks. Vidic threatened to put me in a coma once. It would have made you more pliable. But if the user isn't engaged, it's a mess. I know they've been working on ways to extract memories and let others sift through those memories. Maybe they're even analyzing mine right now. Maybe they'll find us. I don't know. What I do know is that we've got to get through that door. Yeah. I should probably get back into the Animus. No nie, no Desmond, jeszcze źródło trzeba podłączyć. Hey. So, when this is over, and assuming it all works out, I was hoping I could, you know, come home. I'd like nothing more. We're almost there, son. No dokładnie, jesteśmy już blisko, bo zostały nam przecież dwie sekwencje do zakończenia gry tak naprawdę. Pójdziemy jeszcze w tym odcinku, oczywiście podłączymy sobie to źródło energii, pogadamy sobie jeszcze z Seanem. I regret not asking you to hack into the Abstergo servers while you were there. A couple of well-placed relays and we'd be swimming in information. We have everything we need. Yeah, except the key. We're close. How do you know? I just do. I've been poking around a bit. Did you know there are machines down here that make, well, mana? Wizard mana or biblical mana? What do you think? Biblical, of course. The Greeks called it ambrosia. The Indians, amrit or soma. Most cultures around the world refer to a divine food, though I'd say its taste is anything but. You ate something that came out of a 75,000-year-old machine? And I live to tell the tale. So? What did it taste like? Cardboard. Tasted of cardboard. Hardly the stuff of legends, though. I wonder if the first civilization didn't taste differently than we do. Maybe the flavorizer broke. Flavorizer? You've certainly got away with words, Rebecca. Things are getting worse outside. What do you mean? Every day for the past 2 weeks, the sun has been throwing off larger and larger flares. Older satellites are starting to malfunction. I hear rumblings of recalling the crew on the International Space Station. There's already work being done as well to shield power stations and transformers on the ground. Not that any of it matters. This goes far beyond some brownouts. We all saw what's actually coming. Do you know how it works? Look, I'm no physicist, but it's something to do with the Earth's geomagnetic field. The flares and mass ejections disturb it, which appears to trigger seismic events. I've tried reaching out to people who might know better, but they all insist it's bunk. And I don't blame them. It sounds ridiculous. I wish it was. Best we finish up with Connor. No dokładnie, to jest dobra myśl, ale mówię, zanim to zrobimy, to jeszcze chciałbym oczywiście umieścić to kolejne źródło energii, tylko wiecie co, tak się zastanawiam. Czy ono nie jest przypadkiem tutaj do umieszczenia? Chyba niestety nie. Ale czekajcie, bo ostatnio otworzyliśmy sobie to przejście, no i skoro je otworzyliśmy, no to wydaje mi się, że chyba tym przejściem musimy się udać, co nie? Czy źle myślę? Ja mam nadzieję, że myślę dobrze. Przynajmniej tak było w przypadku poprzedniego źródła, że po prostu... Nie, Desmondzik, nie spadnij mi, proszę cię.
że musieliśmy udać się właśnie tym samym przejściem. O, no zobaczymy jeszcze zaraz, bo powiem wam, że tutaj idzie się nieźle pogubić momentami. Jeden Desmond, ty amebo, jedna umysłowa, no ja pierdziel. Co ty odwalasz czasami? Tu masz skakać, o, bardzo ładnie, bardzo ładnie, o to chodziło. Dobra. Okej. Teraz tu. Dobra, skoczmy sobie, żeby było szybciej. Teraz poczekajcie chwilę, jak to tu szło? Aha, czyli musiałem prosto, dobra, tędy, okej. Mówię, mam nadzieję, że idę dobrze, ale powiem wam, że coś mam, zaczynam mieć jakieś wątpliwości co do tego, ale dobra, jeszcze zobaczymy za chwilę. Czekajcie, gdzie tu się szło dalej? Chyba tędy, co nie? Dobra, musimy znaleźć jakąś drogę przez te labirynty. Okej. Teraz jakoś pewnie naokoło zakładam. Dobra, i chyba zaraz będziemy na miejscu. Okej. I poczekajcie. O, tutaj, okej. Dobrze trafiłem. Okej, czyli rozumiesz tak naprawdę w tym momencie mamy ten most, no ale tak naprawdę chyba nic więcej nie zrobimy z tym, co nie? Czy nagle tam wszyscy się zlecą, nie wiem, może podejdźmy tam, zobaczmy o co chodzi. Coś mogę tu zrobić? Niekoniecznie chyba, okej, czyli po prostu się wysunął most i tyle. No dobrze, moi drodzy, no to co, możemy tak naprawdę w tym momencie wrócić już do Animusa, nic innego nam nie pozostało. Bo ze wszystkimi w sumie już żeśmy sobie pogadali. Dobra, to wracamy. Home stretch, Desmond. I can feel it. No dobrze mówisz, tatuś. The loyalists fall back beneath the advancing Patriot army. Their hold on this land weakening by the day. But the Templars only seem to grow stronger. Though fewer in number, the threat they pose appears undiminished. Making matters worse, Washington chose to spare the life of Charles Lee. I am told he has taken refuge inside Fort George, and so my days are spent searching for a way to breach its walls. Of my father, there is no trace, and I am glad of it. If I can be rid of Lee, there may still be a chance for reconciliation, and through it, peace. Connor, he's asking for you. Hello, Connor. Come now. Your sadness won't sustain me any more than that fool woman's soups and potions. Tell me of your latest exploits. Charles Lee has been exposed, and the Patriots finally rid of him. They march now to secure the remaining cities that this country might finally be free. Then you have won. The land and your people are safe. Yet you seem troubled. Washington spared Lee's life. So long as he lives, all are in danger. The same is true for your father. When you first came to me, you understood what had to be done, swore you'd see it through. If not for the Brotherhood, for your people, and all those threatened by the Templars. But with Lee gone, my father might... Listen to me. You have not come this far to throw it all away over misplaced sentiment. Both men must die. Achilles. There is nothing more to discuss.
Connor, I came as soon as I could. Tell me you bring good news. The Comte de Grasse said yes. You need only join his fleet in Chesapeake Bay, and they will serve as required. But what exactly is it you intend? It's better that I show you. Charles Lee may have been dismissed, but it does not mean we are safe. But the commander? The commander underestimates the threat, and no more time can be wasted trying to convince him otherwise. I must do this on my own. Do what exactly? Kill Charles Lee. He hides within Fort George, which is itself surrounded by a militarized district. I cannot hope to infiltrate it directly, so I will go under instead. Incroyable. The tunnels leading to the fort have been filled in. While I secure the Admiral's ships, I need you to clear them for me. And the ships? When signaled, they will bombard the fort. Breaching its walls and creating a distraction, I see. In the chaos, I will slip inside, find Charles Lee, and silence him forever. No, czyli widzę, że Connor ma naprawdę dobry plan już. No dobrze, moi drodzy, no to co? Rozpoczęliśmy sobie sekwencję 11, ale nie będziemy już jej kontynuować w tym odcinku, tak się tylko rozejrzę, czy może mamy jakąś misję mieszkańca ewentualnie, czy coś takiego. Możemy się... Aha, bo misja główna jest generalnie w porcie. A, moi drodzy, tak wam jeszcze na szybko powiem, że ulepszyłem trochę Akile poza nagraniem. Znaczy trochę, no właściwie kupiłem jej tylko trochę żyćka. W sensie to ulepszenie tam, ten kadłub stalowy, czy jak to się nazywało, coś takiego. Dzięki czemu Akila ma teraz więcej HP-ka, więc trochę te misje morskie będą łatwiejsze też dzięki temu. Miałem dużo kasy, to stwierdziłem, że czemu by nie. Dobra, moi drodzy, jeszcze tak się właśnie porozglądam po mapie. No bo tak, na pograniczu z tego co widzę, no nie ma nic tak naprawdę do roboty. Nie wiem, może ewentualnie w Bostonie czy w Nowym Jorku poteleportujemy się, zobaczymy, czy może jest coś właśnie nowego do zrobienia. Oczywiście zależałoby mi wpierw na misjach pobocznych, to zadanie kurierskie zbugowane oczywiście olewamy. Dobra, to jeszcze Nowy Jork nas czeka na szybko. Zobaczymy, co tam jest. Ale najprawdopodobniej chyba z tego, co widzę, to jedyne, co mi zostało, to aż jedna skrzynia do zebrania. Dobra, to wiecie co, to możemy sobie ją w tym odcinku jeszcze zebrać. Tą skrzyneczkę jedną i myślę, że będziemy kończyć. No i moi drodzy, w następnym odcinku będziemy sobie kontynuować wątek fabularny. Mam nadzieję, że cóż, no powoli docieramy do końca tej przygody, jakby nie patrzeć. Oż ty kurde dziadu, zostaw mnie. Zostaw mnie, zostaw mnie, zostaw mnie, zostaw mnie. No, ja pierniczę, milisekunda mi zabrakło, no. Dawaj go, Connor, szybciej. No nie, zaraz całe wojsko się zleci, no goddammit. No to pozdrawiam. Ej, przecież miałeś te kule ode mnie odbijać. Dawaj, Connor, szybciej, dobra. Okej, sklepiemy ich. Dobra, któryś jeszcze chętny. Panowie, ale nie z dystansu, to się cioty klepią. Chodźcie tu. Dobra, jeszcze jeden. Au. Nie, no matku, no jeszcze. Gościu, no dajcie sobie siana, no ile was tu jeszcze będzie, kurde. Chciałem sobie spokojnie otworzyć skrzynkę, a tu widzę, że nie, no i kolejni, no zaraz nie wytrzymam. Ja pierdzielę za imbecille po prostu, no. Jak to Ezio mawiał. Jeden już? Ile można? Dobra, skitramy się w sianie i tyle. Ja pierdzielę, chciałem jedną cholerną skrzynię. Chciałem jedno piwo, gdzie ja mam to piwo kupić? Dobra. No ale cóż, moi drodzy, no z tego co widzieliśmy, no to tak naprawdę misji pobocznych już nie ma do roboty. Myślę, szczerze mówiąc, że coś jeszcze będzie do zrobienia. No ale widzę, że niekoniecznie. Dobra, ale widzę, że chyba uzyskałem też wszystkie skrzynie w Nowym Jorku, także super. Dobra, moi drodzy, no to co, będziemy sobie tutaj już kończyć. W następnym odcinku oczywiście ruszymy sobie na misję fabularną. No i pewnie przejdziemy całą sekwencję 11. Mam nadzieję, że się wam podobało. Jeśli tak, zostawcie koniecznie lajka, suba, komentarz. No i zobaczymy się jutro w kolejnym odcinku z Assassin's Creed Remastered. Na razie!